Sławomir Mrożek. W dzieciństwie chciał zostać kominiarzem, motorniczym, ułanem lub konduktorem. Zadebiutował jako rysownik. W 1953 roku jego cykle rysunkowe zaczął publikować znany tygodnik Przekrój. Wydane w tym samym roku zbiory opowiadań zapoczątkowały jego karierę literacką. W 1963 roku wyjechał z Polski. W 1968 władze PRL-u odebrały mu paszport po tym, jak podpisał protest przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Przez lata mieszkał we Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech i Meksyku. Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat Policja, wydany w 1958 roku. Ale dopiero dramat Tango z 1964 przyniósł Mrożkowi światową sławę. Był twórcą wszechstronnym. Tworzył rysunki satyryczne, pisał powieści, opowiadania, dramaty, felietony i scenariusze filmowe. Jego sztuki wystawiano w różnych zakątkach Europy i świata. Teatr Polski w Warszawie był dla Mrożka miejscem szczególnym. Od 1981 roku jego sztuki stale były obecne w repertuarze teatru, a aż 5 miało tu swoje prapremiery. Mrożek zmarł 15 sierpnia 2013 roku w Nicei. W 2017 roku scena kameralna Teatru Polskiego została nazwana jego imieniem.